Loża radiowa. Henry Kroll, dzień dobry. Dzień dobry. Były poseł, były długoletni lider mniejszości niemieckiej, człowiek na politycznej emeryturze, ale podejrzewam, że człowiek, który się tej polityce nadal przygląda. Przyglądam się, ale z daleka i z niesmakiem. O, z daleka to rozumiem, ale dlaczego z niesmakiem? No bo ja to już panu przede wszystkim wielokrotnie mówiłem, że parlament po 2002 roku to już był parlament nieparlamentarny, bo coraz więcej kłótni, coraz więcej zamieszania i teraz to mamy apogeum zamieszania i kłamstwa, że tak powiem. Czyli obyczaje pana zniesmaczają? Tak, tak. Mhm. I to widać, słychać i czuć, że jest tutaj przede wszystkim ze strony koalicji rządzącej ewidentne wmawianie wyborcom różnych rzeczy, a ci wyborcy ze skruchą słuchają. No bo to jest skuteczne wmawianie, jak patrzymy na sondaże. 43% bodaj wczoraj. Ależ oczywiście. I tego się powinna, opozycja powinna się tego uczyć. No ale opozycja widać ma swoich doradców, słucha na siebie. No i tak to jest. Ale ciekawe, bo pan w odróżnieniu od większości chyba komentujących, którzy koncentrują się na tym, co tu i teraz, pan wskazuje, że to proces był, tak? Od 2002 roku. Ależ oczywiście. Czyli to konsekwencja tak, też. Od rządów SLD, słynnego rządu Millera, który niby to źle zaczynał, a dobrze kończył, tylko akurat odwrotnie mu się to tak wyszło, zdarzyło. No ale z drugiej strony z tym rządem SLD, z tą ekipą pan wtedy paktował i porzucił pan prawicę na rzecz lewicy. To znaczy ta prawica, no proszę zobaczyć dzisiaj, co wyprawia ta prawica. No, ale wtedy była inna. Tak się panu tylko wydaje. No, po raz pierwszy do parlamentu wszedł wtedy właśnie PiS, Platforma. Znaczy, bo to nie było z tamtym SLD już po 2000 roku, to przecież też był interes dość dobry, załatwiony w końcu. Ustawa o mniejszościach. I co mniejszość załatwiła, to tak się akurat składa, że z tym rządem lewicowym. No mieliście wicewojewody, mieliście marszałka przez moment. No, można się było ciężko, ale dogadać. No ja pamiętam takie spotkanie w Kolegium Majus, w tej auli błękitnej, kiedy Henry Kroll i Jerzy Szteliga wyszli po rozmowach koalicyjnych i to było takie potężna konferencja prasowa przedstawiona Rzewskiego jako takie historyczne wydarzenie wręcz w dziejach opolszczyzny. I powiem panu, że mi jako dziennikarzowi brakuje tego teatru politycznego, który wtedy zrobiliście, bo teraz te jakieś rozmowy, układanki wskoczyć jakoś tak po cichu, nie wiadomo. W zasadzie nie ma w tym żadnego... Ale to też niczego trzeba, takiego rajcującego. Panie redaktorze, to też trzeba mieć do tego partnerów. A trzeba powiedzieć, że takim partnerem, ale z tej drugiej strony, ostrym partnerem, to był Jerzy Szteliga. Szteliga to był taki zwierz polityczny. To prawda. Teraz już takich zwierząt nie widać. A no, przed chwilą był wiceminister Patryk Jaki, to jest też polityk. Ach, panie redaktorze. Nie, jeśli chodzi o skuteczność przynajmniej. Musi jeszcze trochę podrosnąć. Nie no, młody jest. Na razie to tylko umie gadać, a musi się jeszcze wiele uczyć. Nie no, akurat przyjechał na Polszczyznę z konkretami. Tak, tak, ja tam kawałek słyszałem, to tak dobrze się jest chwalić, dobrze jest rozwalać tą Opolszczynę. W końcu on ten Paryż opolski zbudował. No. Mówi pan o dużym Opolu. Ależ oczywiście. I nie patrzył na to, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Takich ludzi to ja nie poważam. No, było to zrobione metodami siłowymi, no, ale czas pokaże, czy to zadziałało skutecznie. Katastrofalnymi. Myśli pan, że te podziały, zrobiło, które wtedy się wytworzyły negatywne, pozostaną cały czas? Tak, tak. To wie pan, nie można przesadzać. I można się było dogadać, ale to trzeba rozmawiać.
i to rozmawiać, a nie na zasadzie, ach, tutaj teraz ich tu wykiwamy. No i wykiwali. No i wykiwali. No, można się było, bo tu rzecz jest prosta. Chodziło o elektrownię Opole. I można się było dogadać w sprawie tej elektrowni Opole. To sposób przeprowadzenia całej sprawy. Dokładnie. Mm. I tak, żeby z tej elektrowni nie tylko Opole czerpało, ale cały region. Można się było dogadać. Tylko się nie chciało gadać. No i młodzież ma prawdopodobnie więcej praw. Choć uważam, że niektórzy to jeszcze powinni klapsa dostać. Ho! O metodach wychowawczych? Więcej chyba rozmawiać nie będziemy? Nie, ale za chwilę zapytam naszego gościa o zbliżającą się wielkimi krokami kampanię wyborczą. Wracam do rozmowy z Henrykiem Krolem. Przedwczoraj Andrzej Buła, lider Platformy Obywatelskiej na Opolszczyźnie, złożył taką propozycję innym partiom opozycyjnym u nas na antenie. Stwórzmy komitet taki już przed wyborami, wspólną listę, tak jakbyśmy koalicję mieli negocjować przed, a nie po wyborach. To jest dobry pomysł? Mniejszość powinna na to pójść? Ciekawe. Tak się zastanawiam, bo to takie trochę zaskoczenie dla mnie już przed wyborami, a ja bym najbardziej widział, by mniejszość już w zeszłym tygodniu opuściła koalicję. W regionie? Tak. A dlaczego? I pod jakim pretekstem? Choćby pod takim, że cóż nam ta koalicja dała, oprócz jednego wicemarszałka. Ale tak nagle taka refleksja, rok przed wyborami? A właśnie, to najlepsza jest taka refleksja. Wcześniej to może nie, ale tak nie tuż przed wyborami, tylko na rok przed wyborami. Bo proszę spojrzeć, no jest mniejszość w tej koalicji, a w zasadzie to wystarczyłoby głosów, gdyby koalicja była tylko z dwóch partnerów. To prawda, mamy taki układ, że w zasadzie każda, nawet wy z kimś moglibyście zrobić, z Platformą albo z PSL-em. Tak, bez trzeciego partnera. Ale stąd właśnie po co ten trzeci partner? I teraz pytanie. Co nam ta koalicja dała? Było powiększenie Opola. Co dała Platforma, czy nawet PSL, mniejszości? Znaczy, uważa pan, że wsparli was za słabo? Za słabo w ogóle nie wsparli. No, jakieś tam deklaracje były. Tak, po musztarda po obiedzie. A gdzie było wsparcie, choćby w Strasburgu, w Radzie Europy, nie w Parlamencie Europejskim. Ja to już powtarzam z uporem maniaka. Do tych spraw to nie Parlament Europejski, a Rada Europy. Mniejszość nie ma nikogo w Radzie Europy. W Radzie Europy był przez dwie kadencje pan profesor Bartodziej, ówczesny senator. Zresztą bardzo dobrze reprezentował mniejszość. Ja również byłem w jednej kadencji w Radzie Europy. I wiem, co się tam robi. Ale jak się nie ma nikogo, to się zwraca do swoich przedstawicieli. A Platforma i PSL tych przedstawicieli miało. I nic nie zdziałało. To jest taki podstawowy czynnik. A poza tym mi się wydaje, że ja nie mam takich danych z pierwszej ręki, ale mniejszość to była traktowana jak taki z konieczności partner w koalicji. W tej koalicji, tak? Tak. No, nie chcę być złośliwy, ale obserwując życie polityczne też mam podobne wrażenie. No i stąd takie opuszczenie tej koalicji było, że tak powiem,
wskazane. Znaczy, powiem panu, że to jest perfidny plan, dlatego że nie wywracacie rządów, bo mogą rządzić bez was, więc nikt was nie oskarży o to, że uniemożliwiacie rządzenie opolszczyzną, ale równocześnie jakby wszystkie problemy opozycji już na was nie spadają, prawda? Bo już nie jesteście z nimi. I teraz, jesteście obok, gracie na siebie. I teraz wróćmy do tematu. Dobrze, stworzyć taką koalicję, ja rozumiem, tak jak na szczeblu centralnym, tak tutaj, koalicję do wywrócenia PiS-u. Zgoda. Ale jak się jest w tej koalicji, to warunki będą znacznie trudniejsze dla mniejszości, aniżeli jakby się było poza tą koalicją. Czyli budowanie dobrej pozycji negocjacyjnej. Ale oczywiście, przede wszystkim o to chodzi. A co? Będą trzy osoby na liście, czyli jedna osoba z PO, druga z PSL-u, a trzecia z mniejszości. I co? Takie trójki wprowadzimy na przykład do szczeleczek, gdzie ani PO, ani PSL-u nie widu, ni słychu, nie? No to prawda. No i takich gmin to mamy naście. Czy nawet 10 być może. No, wprowadzić takie trójki do Gogolina, a przepraszam bardzo, a niby dlaczego? Także to trzeba przemyśleć, uzgodnić i nie od razu na hura. Bilans musi być bardziej precyzyjny. Może i ten nasz gość ogląda politykę z daleka, ale cały czas kalkuluje, jak słyszymy. Do rozmowy z Henrykiem Krolem wrócimy za chwilę. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy z Henrykiem Krolem, no, który rzucił bardzo taką, powiedziałbym, radykalną propozycję. A już zapomniałem. Ale pan Henryk, czy pan ją przedstawił liderom mniejszości obecnym? Raczej znaczy, nikt się mnie o to nie pyta. No, może bym i podsunął niektóre sprawy, no ale jak się nikt nie pyta, to ja się tam nie będę pchał. Znaczy, jak rozumiem, doświadczenie pana nie jest wykorzystywane przez młodszych kolegów. Widać, oni mają lepsze pomysły. No jak znaczy, mają? Nie wiem, czy mają, bo jak dzisiaj próbowałem się czegoś dowiedzieć od posła Gali, to konkretnie mi nie odpowiedział na te pytania, które mu zadawałem. Czy wejdą w taki układ takiej całościowej, totalnej opozycji, czy nie wejdą? Za to dowiedziałem się, że... Zaraz, on chyba teraz słucha. Bardzo i może jeszcze skorzystają z tej podpowiedzi. Może skorzystają. Czyli pomagamy się komunikować mniejszości niemieckiej. Wewnętrzną radio, komunikację. Tak. No, jak na polskie radio przystało, tak? Dość to zabawnie wygląda. Natomiast powiedział mi, że tak awaryjnie mniejszość niemiecka na wypadek, gdyby ordynacja powędrowała w tą stronę, rejestruje własną partię. Słyszałem o tym. Mi się wydaje, nie jest to dobry ruch. Trzeba zrobić wszystko, żeby pójść pod swoim szyldem. Znaczy, no, byłby to na pewno bardzo dobry ruch, ale to trzeba było zrobić 2-3 lata temu. To że tak powiem, na wszelki wypadek. Ale też nie na zasadzie, bo coś tam w nazwie jest chyba większość z mniejszością. Nie wiem, co jest w nazwie, bo nam regionalna nie zdradził mniejszość. No, zgoda. Zgadzam się, że regionalna. A zna pan tę nazwę? Regionalna, proszę. A zna pan tę nazwę? Nie, nie. No mówię, że w tej nazwie jest tam coś większość z mniejszością. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre, bo albo mniejszość, albo większość, nie? Większość ma swoje partie, mniejszość wystarczy, że będzie miała jedną. No ale przypomnijmy, że Ryszard Galla też mówi o tej partii, jako na wszelki wypadek, gdyby ordynacja... Tak, ale to już jest za późno. To jest i tu trzeba robić wszystko, żeby... Bo nie da żeby... się upowszechnić tego szyldu, nazwy, tak? Trwale. Zlansować po prostu nowego tworu politycznego. Tym bardziej, jak jeszcze się ma zamiar iść w jakąś koalicję, no to tym bardziej musi to być coś jaskrawego, nie? Coś, co już samo mówi. Dokładnie, dokładnie. No, ale ja raczej bym podsuwał owszem, jakąś nazwę związaną z mniejszością, a ta mniejszość jest katolicka. No, chadecka, tak się o was często mówi. A więc nazwa jeszcze dodatkowo
związana z chadeckością. No, proszę czyli bardzo, to może byłby nawet chrześcijańska jakaś tam. Choć projekt, znaczy papiery już są złożone, także chyba nie, korekty nie będzie. Oczywiście, to nie w tej chwili, ale być może za jakiś czas. Tylko, czy ja wiem, czy to w ogóle zostanie zarejestrowane? Poseł powiedział, że być może do końca roku. Tam jakieś poprawki wniesiono, ale warunki formalne spełnione, no to będzie no zarejestrowane. Tak, ale tam jeszcze już potem sędziowie odpowiedniej opcji politycznej się będą przyglądać temu. Tego nie wiemy, bo to jakby z góry przewidując. Ale ja tak podejrzewam, że tak natomiast będzie. W jednym punkcie może pan mieć rację, bo jak znam tych naszych prawicowych komentatorów różnych, którzy słabo znają realia Śląska, Górnego Śląska i piszą głównie w Warszawie, to jak oni usłyszą, że o, Niemcy w Polsce zakładają własną partię, co za skandal. To będzie tak odebrane. Przez niektórych przynajmniej. No, może... Po co im ta partia? Tak. No, wie pan, na wszelki wypadek. No, nie wiem, co na to będzie... Piotr Semka by powiedział. No, tu podejrzane. O, właśnie. Drugie, trzecie dno, tak. No, drugie, trzecie dno, piąta kolumna. Niewykluczone, że będziemy odliczać do 5. Tak, no te nastroje polsko-niemieckie najlepsze nie są ostatnio, tak można powiedzieć. No, niestety. Ale to nie chodzi o nastroje polsko-niemieckie. Pani redaktor, o czym ja mówiłem? Te wszystkie ruchy, te ordynarne kłamstwa, bo tak to trzeba nazwać, choćby z odszkodowaniami niemieckimi. Znaczy reparacje, tak? Reparacje wojenne dla Polski. To nie jest zwrócone do Berlina, to jest zwrócone na ścianę wschodnią. Tam do swoich wyborców, tak? Ale skuteczne to jest, kolejne hasło, bo przecież ponad połowa Polaków deklarowała, że jest za reparacjami. Nie wiem, czy oni wierzą, że je dostaną, ale są za. Choć przypomnę, ostatnio był taki wyrok sądu we Włoszech. Na pierwszej instancji. No tak, ale jeszcze nie wiadomo, są co dalej. Ale to jest tak, puszka Pandory, tak naprawdę, jakby to wszystko pootwierać. Te wzajemne Ta Pandora wychodzi, nie? To jest Pandoro nawet, bym powiedział. Ten Pandor. Jeśli nas słuchają liderzy mniejszości, Rafał Bartek chyba nie, bo zdaje się, że jest w Berlinie na jakichś negocjacjach, no ale być może poseł Galla, to kto wie, co zrobią z tym pana pomysłem? Są sprawy do przemyślenia. No, zobaczymy. Ale jak znam obecnych liderów mniejszości, to z pokorą przyjmą propozycje największej partii na razie regionu, czyli PO, i pójdą na pasku PO. Ileż trzeba mieć złośliwości i jadu, by tak mówić o kolegach. Ale i dystansu, który pozwala na takie sformułowanie. No cóż, pokora jest rzeczą dobrą, ale nie w nadmiarze. Ale jak zauważyliście państwo, mówię głównie o PO, bo jeśli chodzi... O PSL również... te relacje chyba były zawsze lepsze. Były lepsze i to nie na zasadzie, a tu was wykiwamy, tylko... Bardziej partnerskie. A jak będzie w najbliższej kampanii, to będziemy obserwować. Będziemy obserwować. Naszym gościem był Henryk Kroll. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. Loża radiowa.